25 dzień marca, kolejny dzień, kiedy albo idziemy do pracy, albo robimy wczesnoporanne zakupy, to też wczesnym rankiem warto być może zajrzeć do naszych skrzynek pocztowych, bo tutaj mogą Państwo znaleźć, o, tak jak my, specjalne wydanie Czasu na Opole. 15 tysięcy egzemplarzy w całym mieście zostanie do mieszkańców dostarczonych specjalnego wydania numeru miejskiej gazety. Drodzy Państwo, wydanie specjalne Opole walczy z koronawirusem. To na pierwszej stronie, a na ostatniej, skoro walczymy, to wszystkie ręce na pokład. Rozmowa z prezydentem Opola, Arkadiuszem Wiśniewskim. No to spójrzmy, cóż ciekawego zatem w tym specjalnym numerze Czasu na Opole, dlatego że to są ważne, bardzo ważne informacje. Informacje dla mieszkańców, przede wszystkim jak radzić sobie w obliczu wirusa. Jest o tym, jak istotne, ważne informacje mogą znaleźć tu seniorzy. Mnóstwo telefonów dla nich, które mogą się przydawać. Opolanie też nie zawodzą i pomagają. I to jest chyba dobre w przypadku tego, co dzieje się w tej chwili w naszym kraju, że także i my myślimy o naszych najbliższych, o naszych sąsiadach, o naszych rodzinach. Co się zmieniło także w rozkładzie jazdy w autobusach MZK? Jak płacimy za bilet? Jakie są ograniczenia. No ale oczywiście to koronawirus to tylko część tego wydania specjalnego, bo przecież nie samym koronawirusem Opole żyje, stąd też w tym specjalnym wydaniu bezpłatnej gazety Czasu na Opole znajdą Państwo m.in. o nowej strefie parkowania. Jest też ciekawa publikacja, skoro mówimy o ulicach i jezdniach, o tym, że wyjechały skutery już na nasze ulice i takim skuterem można również po mieście się poruszać. To też ważne w kontekście właśnie tego, że unikamy tej zbiorowej komunikacji. A z innych tematów, o tym, co na Metalchemie, o tym, co w parku 800-lecia, tam się rzeczywiście dzieje. Było sportowe Opole niedawno, kolejny już trzeci festiwal naszego sportowego miasta. O tym, jakie dotacje dostaną opolskie kluby, jakie sportowe wydarzenia nas, miejmy nadzieję, jednak czekają w tym roku. Też Państwo o tym się dowiedzą. No i jeszcze o tym, że korzystamy z elektroniki w ratuszu. No a przede wszystkim ta jedna informacja. Wszyscy chyba zwolniliśmy. Miasto całe zwolniło się tempo naszego życia, no ale to wszystko po to, by było bezpieczniej. 15 tysięcy egzemplarzy w wielu już w tej chwili lokalizacjach miasta, teraz idąc wczesnym rankiem do pracy, mogą Państwo znaleźć, poczytać, wziąć ze sobą, bo warto oprócz porannego śniadania, byście Państwo także zaopatrzyli się w to oto wydanie specjalne właśnie Czasu na Opole.